Tak, no to witamy z Czantoli, 20 lutego 2021. Jak łatwo zgadnąć, genau moja Geburtstag Rejsa. A kto nie wie, co to znaczy Geburtstag po śląsku, to ma problem. Bo sam Geburtstag to jest w życiu, raz w roku. Ja, super. Finał. Kauna je. Jedzie. No to jademy. Geburtstagowo-Skirajza. Czemu stoisz? Dobra, teraz jest wolne. Za szybko jeżdżę, no. Warioty. Siedzi, jobli tu, jobli.
nogi bolu, ma jeszcze żeby nie zjechała. Kurde, tam jest pioruński lód na tym strumem. No. Nie, już nogi bolą normalnie. Ale to słońce przyświeci, to to się roztopi. No, ale na razie tam jest cień. Zapieprzają tam. No. Kurde. Kurde, ja bym się była, że nie wyrobię. Nie, już nogi bolą. Jeszcze żeby nie zjechała. Tutaj żeś miał przygoda, jak żeś tu na rowerze zjeżdżał. No. Telefon w tej kapcie żeś miał co na rowerze, nie? No. I tam jeszcze jedna kapcia pod tym, nie? No. I on mi do tej drugiej kapcy wchodzi i on myślał, że ją go tu stracił. Żeś go szukał. No. Tu żeś połaził po tym miejscu. Nie było go, a on tam głębi wpadł. Żeby nie było wesoło. A dzisiaj tu za bardzo tak nie pojeżdżymy. No racji. Ale ludzie jadą na kolejne. Powariowali. No mamy nogi, bo ma jeszcze żeby nie wjechał. Dobra, nie stoimy, jadymy. Święty Boże. Matko jedyna.
Sam ginał morsy wyłożył. Ludzi. Cześć, różnica. Wony mnie ciepło. Morsum. Szkoła narciarska. Zrobimy sobie ferki dla mamy. Skiturowców też dużo. Ale co ciekaj w tym sezonie, właśnie morsowanie jest modne. Co? Morsowanie jest coś i modne w tym sezonie. No. Na wyspach. Wychania wyłączono na razie. Ja tam ginał morsy. Weszłbyś tak, bo ja nie... Dobra, mamy do finiszu. Myślę, że można tutaj wrócić, bo to są ostatnie metry i można dać tutaj rozkapać się, skapać się, skapać się jak... Runa tego idzie. Co? No i co to weźmi? Coś myślała, że będą się czołgać? Ja. Taki oto nietypowy widok. Kaj na dół. No na orce. Tu raczej nie przyjdziesz teraz. Wreszcie jako straszaka i silnikami. Tu jest lód.
Chyba kiki tutaj. Nie. Nie zjechały. Kanturia. Chyba? To jest dobre narty łodzić. No. To już same kamienie, glina. Ja. Lód pierunowy pije. Ale w ogóle na tym stopu ja pierunowy lód. No. No, jak się to trochę roztopi, to zaraz będę mózgi. To ja, to będzie breja. To się mózgi zrobię. Mózgi, breja. Ale ludzi jest dużo, no jak to, no do piątku, no to co, każdy korzysta, nie? A w Szczyrku to na pewno będzie masa ludzi. A ty jeszcze wczoraj powiedział, że inne maski jakieś będą specjalne, no, że... No, że nie takie. Że nie, że się tam szalem zawiniesz, to nie. Komuś kasę nabić po prostu. No dokładnie. Tu widzisz, tu jest takie wypłaszczenie, a tam jest więc tak. Tam jest stromo, no. Stromo. Ja w Szczyrku ponoć sadepił go. Dwa razy. Teraz jak oglądał prognozy, to nawet 16 stopni ma być. No, to koniec zimy. Koniec sezonu. Bardzo długiego. Znaczy się, u mnie sezon się zaczął w grudniu. Potem jakieś 2-3 tygodnie przestoju. I ostatni tydzień stycznia, że ruszył. Ja to mam, ale ekstra krótki sezon. Ale że nie przypuszczał, że skitury kupię. Ale dzięki temu, że je kupił. No, tak jak ja w lecie jeszcze w lecie, jak chodziłam po górach. Mówię, Boże, nie. Że w zimie nie będę chodzić po górach. Jak się to zmieniło? Znaczy się, ja kiedyś planował te skitury kupić. Ale nie myślałem, że taki porąbany sezon będzie. Ja mówię, nie, w zimie po śniegu to ja nie będę chodzić po górach. Ale to... A tu? Odmieniło się. Jest piorunowo... Te drzewa są tak postrugane. A nie wiem. Jest piorunowo różnica między tymi nartami, a tamtymi. Tamte są lżejsze, nie? O, to razy. A buty? Buty też, no. Mimo, że to są jakieś stare grundeloki, no... No ale wiesz, jakbyś miał 10 tysięcy wydać. No tu słyszałaś wczoraj, co Ciszak powiedział. Dziękuję. A tak to mnie wyszło za cały sprzęt 1000 zł, nie? A po drugie uznałem, że jak na pierwsze razy, to mi jakiegoś tam wypasionego nie trzeba. Może ma to postawienie jakieś automaty, nie wiem. Tyle, że... Tak, on to też wczoraj powiedział, że to jedno płacisz za sprzęt i to możesz na ileś lat. Dokładnie. Dlatego mówiłam, że buty sobie wolę kupić dobre, bo w butach będę jeździć długo, nie? No. Narty się zużyją, ale buty raczej nie. Długie nauki, jest skiturowiec. No, wychodzi pod to stromę. Ja. No, ja będzie pasował to sobie. Ale teraz slalomik idzie. Za kosami. Za kosami, ja. Jak kobiet ma lepszy, jeżeli... Podobne butki jak ją. No i super. Mofoki nie ma szans, żeby się zjechał. To zależy od niej. Bo to są takie te włókna. Jak idziesz tak, to one się chowią, a jakby się cofał, to one wyjdą zaś. No tak jak sierść od psa. O właśnie. Abyś go pod włos, to będzie stało. To
Bo to jest ze zwierząt, foki się nazywa, no to nie po darmo, nie? Tam gdzie, tam będę już przejechać trzeba do prostu. Tu ładnie, jeszcze trochę będzie mógł, bo wcześniej to rozpatrywanie jest sobie samo. Wcześniej byli ogólnie. A tam w jednym miejscu nawet kamienie widać. Ile razy zjadymy? 20? Co? 20 razy chociaż zjadymy? A nie. Dopiero trzeci raz zjadę. Ja tu jadę. A spróbujemy. No ten odczyt chodzi. Z tego co pamiętam, to jest próby tam był. No wiem. No tak, roba na orczyku. Dobrze nie jechał, jak tydzień temu. Nie widzicie za dużo?
ale nie puszcza się. Trzeba pioruński lód teraz. Przede mną jedzie Mariola. No my mamy to szczęście, że jak razem jadymy na łodczyku, to się pinał wywalony, więc... Kurde, ale takie faktycznie idzie wyglebić. Ja już ręce bolą, a skije mi się tak rozjeżdżają, że normalnie... Ja je po nocce dzisiaj. Ja prosto z roboty przyjechałem. No to troszkę teraz wyciszę, ale i tak końca chycić. Dzisiaj ginał 36 Geburtstag, Józef zdradził. Tak to wyszło. No muszę te kije tak mieć, bo inaczej się źle jedzie. Fajna pogoda, ciepło, ale niestety tam na tej głównej klasie dość fest. Ludzie jeżdżą, trzeba dać pozór. Ludzi jest fest. No bo nie wiadomo, czy następny weekend będzie narciarski, rok za ocieplenie. A dwa, że te warioty w Warszawie coś kombinuje. Ale tu je... Co? Ten stok, na który się patrzy, dlaczego nie? Palenica, nie? Kurde. Nie widać. Tam jest palenica. Stok, który znowu nie chodzi. Nie wiem czemu. To tu trzeba by to podjąć. Pandemia.
żeby takie wyciągi też były do rowerzystów w górach. Tak za tym za rower, żeby go wyciągnął. Z rowerzystów na oczywiście. Ale niestety, jeszcze czegoś takiego nie słyszę, żeby z mówi. Jak to słyszał, to niech napisze. A przy okazji pozdrawiony kanał Niezwykłe Miejsca w Polsce. Ja pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Dziękujemy za komentarze, za pozytywną energię. Fajne filmy kręcicie. Ostatnio komentowaliśmy na temat starych kamieni. Jest siedzi jedno. Będzie się tam musiał ustawić, żeby mnie nie szarpło. No to jeszcze raz komentowaliśmy na temat starych kamieni. Ja, fajnie. Tutaj też są na granicy kamienie Komory Cieszyńskie, zresztą w okolicy jest znisko. Tyle, że teraz jest znikną, to już nie znajdę, nie? No i to już ostatni zjazd. Będzie i czas do chałupy. I koniec tej wieburstagowej spirajzy. A mój 36 wieburstag właśnie jest dzisiaj. 20 lutego 2021. Pierwszy wieburstag ze spirajzą od wielu, wielu lat. No bo akurat wypadł w sobota. Więc się udało. W robocie się nie kapli. Jedną na nocce, w robocie jeszcze po nocce nie spół. Także jak dzisiaj wieczór startna do łóżka, to woła mnie tam do jutra rana nie wyciągnąć. Także jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich oglądających, subskrybentów i całą ekipę z Miliardowic, Pochowic, Ligoty, Bronowa, Zabrzega. Kolejowy Zabrzeg też pozdrowiony, tak, od Lundu. Komentuję, żebyś wyluzował w sprawie komputerów, wyluzowałeś. Ale pamiętajcie, że ruch jest zawsze najważniejszy, a nie codziennie przed elektroniką. No i teraz co będzie? Mamy upadek.